Mazur, niewidoma biegaczka, mistrzyni Europy w biegu na 1500 m, jest jedną z uczestniczek 9 edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Już w jeden odcinku zachwyciła widzów i jurorów. Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami sezon 9 w piątki o godzinie 20.05 w Polsacie. Po pierwszym odcinku 9 edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami to Joanna Mazur i Jan Kliment wyrastają na faworytów. To im, jako jedynej parze, jeden z jurorów przyznał maksymalną możliwą do zdobycia notę. Iwona Pawlowicz przyznaje, że Joanna zrobiła na niej wielkie wrażenie. Dużo wdzięku, uroku, ale i dobrego tańca, podkreśla jurorka i wskazuje, że jej ocena nie wynika z faktu, iż Joanna jest niewidoma. Prywatnie odnajduje w niej bardzo poukładanego człowieka. Być może to, że nie widzi, też nauczyło ją wiele w życiu, dodaje Pawlowicz. Joanna Mazur, kim jest? Urodziła się w 1990 roku. Wzrok zaczęła tracić w wieku 7 lat. Ukończyła studia na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową oraz szkołę masażu. Później zaczęła uprawiać sport. Jej przewodnikiem biegowym jest Michał Sawicki, były lekkoatleta i triatlonista. Razem zdobyli złoty i srebrny medal na Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych we Włoszech oraz złoto, srebro i brąz w biegu na 1500 m na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w Londynie w 2017 roku.